pełne wydanie informacji pogodowych dla Wielkopolski i całego naszego kraju. Paulina Królak, witam serdecznie i zapraszam Państwa na szczegóły. Wielkopolska pozostanie pod wpływem niżu. W dalszym ciągu będą do nas napływały chłodne masy powietrza pochodzenia polarno-morskiego. Przed nami niestety pochmurna noc. Na termometrach zobaczymy od 10 do 13 stopni. Na terenie całego naszego regionu okresami niewykluczone przelotne opady deszczu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie z prędkością do 20 km na godzinę. Jutro w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach zaledwie od 16 do 18 stopni. Zachmurzenie będzie duże, a więc również niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Ciśnienie będzie powoli spadać i w samo południe w regionie wyniesie 1003 hektopaskale. Pogoda będzie miała niestety niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie. W środę na przeważającym obszarze naszego kraju również wystąpią opady deszczu. Padać nie powinno na południowym wschodzie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 16 do 21 stopni. Dodatkowo na północy mogą pojawić się burze lokalnie z gradem. W kolejnych dniach, w czwartek, również będą występowały przelotne opady deszczu. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Upalnie będzie w piątek. Temperatura wzrośnie do 28. Kresek tego dnia nie zabraknie przelotnych opadów deszczu i burz. W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, a na termometrach zobaczymy od 12 do 19 kresek powyżej zera. I tym informacjami żegnam się z Państwem. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.